skompromitowaliście się, szanowni hierarchowie, no to teraz miejcie tę godność i odejście. Ja myślę, że to jest możliwe, ale warunek jest podstawowy. Znaczna część zasadniczo tej klasy politycznej, która dzisiaj rządzi w Polsce, musi odejść po prostu. Czy to ma sens, takie rozmowy? Czy pana zdaniem to rzeczywiście jest jakiś przełom w polskiej polityce, że rozmawiamy wreszcie ponad politycznymi podziałami i próbujemy ustalić się coś wspólnie? Czy to jest taki teatr polityczny bardziej, po którym i tak wszyscy zostają przy swoim zdaniu, a potem, przepraszam, ale maczugami walą się po głowach? Nasz kandydat na prezydenta Krzysztof Bosak relacjonował wczoraj to półtoregodzinne spotkanie. Krótko, strata czasu. Jeden wielki teatr polityczny. To jest dobra wiadomość dla Polski, że nie wszystko jest ustalone między PiS-em a Platformą, bo ten spór stał się przez ostatnie lata naprawdę jałowy i ciekawego, nie wnoszący czy dobrego do polskiej debaty publicznej. Więc to jest dobra wiadomość dla Polski i Polaków, że te dwie partie, które się bardzo mocno zużyły i tam otłuściły przy władzy, mają teraz realną konkurencję. To jest dobra wiadomość. Media publiczne takie z prawdziwego zdarzenia to by się przydały. Natomiast prawda jest taka, że tu nie ma jakiejś wiedzy tajemnej. Można na przykład powoływanie organów w tych mediach publicznych zapisać w jakąś bardzo wysoką większością, jeśli chodzi o obie izby parlamentu, i w ten sposób uzyskiwać konsensus, czy wymuszać konsensus na klasie politycznej. Także to jakby, jeśli tylko byłaby wola polityczna, żeby te media publiczne rzeczywiście stały się pluralistyczne i rzeczywiście odpowiadały na potrzebę, jaką jest dzisiaj rzetelna debata publiczna, to jest do zrobienia. To jakby instrumenty jakby prawne są absolutnie dostępne, tylko potrzebna jest wola polityczna i potrzebne jest podejście inne, kolejnej ekipy rządzącej, która przyjdzie po tej ekipie, bo jeśli by zapisywać taką wysoką większość, no to oczywiście ci, którzy w danym momencie rządzą, musieliby właśnie być zwolennikami takich zapisów, a nie robienia znowu z telewizji czy z radia, telewizji i radia rządowego zamiast publicznego. A myśli pan, że taka wola polityczna się pojawi, że jest na to w ogóle szansa, że ktokolwiek zignoruje taką możliwość posiadania mediów publicznych? No bo to jest bardzo ekscytujące, bardzo nęcące, umówmy się, że posiadanie własnego przekazu to jest coś, z czego będzie trudno zrezygnować jakiejkolwiek, moim zdaniem, partii politycznej. Ja myślę, że to jest możliwe, ale warunek jest podstawowy. Znaczna część zasadniczo tej klasy politycznej, która dzisiaj rządzi w Polsce, musi odejść po prostu. Moim zdaniem wobec takiej często dziwnej postawy tutaj władzy, niestety niekonsekwentnej postawy niektórych przynajmniej biskupów czy księży, to jest w dużej mierze w naszych rękach katolików świeckich. I my koło tego problemu nie będziemy przechodzili. Dobrze, tylko pytam o konkret, panie pośle. Pan z reguły konkretnie odpowiada, więc chciałabym, żeby tutaj też pan konkretnie odpowiedział. My katolicy konkret jest taki, się zajmiemy, no więc jak się pan konkret, zajmie? Konkret jest taki, że w moim przekonaniu my teraz musimy się domagać chociażby tego, żeby ci biskupi czy ci księża, którzy odpowiadają za krycie, bo ci, którzy jakby dopuszczają się tych czynów, powinni trafić do więzienia. To jest jasne. To po pierwsze. I tutaj nie może być żadnej taryfy ulgowej. O, że on jest fajny, że nie wiem, podobał się albo mówi fajne kazanie. No to jakby nie. Jest przestępcą, jest obrzydliwym, ohydnym przestępcą, który powinien trafić do więzienia, tak jak wszyscy inni pedofile. To pierwsza rzecz. Po drugie, ci, którzy kryją ten proceder, żadnej taryfy ulgowej wobec nich. Ja w tej chwili cały czas czekam na reakcję niektórych kurii biskupich, no bo przecież nie może być tak, że te kurie biskupie udają, że nie ma problemu, że nie ma tematu. No nie, skompromitowaliście się, szanowni hierarchowie, no to teraz miejcie tę godność i odejście. A jak nie odejdziecie, to niestety będziecie mieli do czynienia nie tylko z tymi, którzy są kościołowi niechętni, ci, którzy są lewicą, liberałami, ateistami, wojującymi, którzy tam walczą z kościołem. Nie, będziecie mieli do czynienia z nami, z gniewem wiernych, którzy po prostu z taką obrzydliwością nie zamierzają współistnieć w jednym kościele.